Targi turystyczne globalnie w Katowicach to bardzo ważne targi ze względu na to, że znajdujemy się w samym centrum dużej aglomeracji śląskiej. Jest to parę milionów ludzi, którzy bardzo chętnie odwiedzają Mazury. Dlatego też gmina Mikołajki przy dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalną Organizacją Turystyczną bierze udział w tym wydarzeniu targowym. Można to uznać za przygotowanie do tegorocznego sezonu turystycznego. Nasza obecność w Katowicach jest w tym roku szczególna ze względu na to, że od ubiegłego roku współpracujemy ściśle ze Śląskiem, ze Śląską Organizacją Turystyczną. Podpisaliśmy umowę o współpracy, w wyniku której podejmujemy konkretne działania promocyjne związane właśnie z pokazywaniem obu regionów w obu regionach. Śląsk, musimy też pamiętać o tym, że jest dla nas bardzo istotnym odbiorcą, bo około 5 milionów mieszkańców Śląska bardzo chętnie do nas przyjeżdża. To ze względów też historycznych, ale również przyrodniczych. Stąd też nic o nas bez nas i warto jeszcze więcej pokazywać o Mazurach, o Warmii, właśnie w Katowicach, z których serdecznie pozdrawiam. Cieszymy się, że po tak długiej przerwie branża turystyczna ponownie może wrócić na targi turystyczne, spotkać się, a przede wszystkim przedstawić dla odwiedzających najnowszą ofertę przygotowaną na Mazurach Zachodnich. To, że dzisiaj tu jesteśmy, to współpraca samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z lokalnymi organizacjami turystycznymi i samorządami w naszym województwie. Największą atrakcją tego stoiska jest makieta pochylni Oleśnica, a także degustacja potraw regionalnych z najnowszego i najmłodszego szlaku kulinarnego w Polsce, Mazury Zachodnie od Kuchni.